Siemano widzowie, witam was w moim pierwszym filmie na tym kanale. Zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę. No to lecimy. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak posprzątać PS5. Ok, to zaczynamy. Pierwsze co, odłączamy kabel HDMI. Drugie, kabel zasilający. Ok, mamy odłączony. Teraz bierzemy PS5 tak. Odsuwamy kable. Teraz tutaj mamy bardzo ważną rzecz, czyli mianowicie ściąganie pokrywy. A więc tak, bierzemy rękę tutaj, tu gdzie jest znaczek PS5. PlayStation. Teraz delikatnie odciągamy i pchamy w dół. O, proszę bardzo. Mamy tutaj pokrywę. Zobaczcie, jaka jest brudna. Tutaj wezmę sobie latarkę. Widzicie ten kurz? Położę ją sobie tutaj. I teraz wam pokażę, jak wygląda tutaj. Patrzcie tutaj na ten wentylator. Ile tu jest kurzu. Tutaj. Okej, dobrze. Widzowie, jak tutaj widzicie, zajmiemy się teraz tą strefą wewnętrzną, że to tak nazwę. Włożyłem tutaj taki patyk pomiędzy te śmigła wentylatora, żeby wentylator, jak będę robił odkurzaczem, żeby wentylator nie zaczął się obracać, ponieważ wtedy może wytworzyć energię i spalić tak jakby te wszystkie tam rdzenie i inne rzeczy. Tu położyłem sobie latarkę, żebyście lepiej widzieli. Dlatego to też tutaj jest. Ja wam tutaj dodam jakąś muzykę, żebyście nie musieli słyszeć tego szumu odkurzacza. No i przyspieszę tempo. Dobrze, jak tutaj widzieliście, spadła mi kilka razy latarka, ale już jest ok. Dobra, to teraz oczyściłem z trochę skórzu odkurzaczem PlayStation od środka. Wentylatorowi się nic nie stało, bo się w ogóle nie ruszał. Teraz będzie trzeba oczyścić te takie, pokażę wam tutaj. Widzicie? Tutaj takie szczeliny. Tu też. Więc włączę wam jakąś też muzykę i przyspieszę tempo. Użyję sobie do tego takiego pędzelka, a potem zwykłego patyczka do uszu suchego. No to zaczynam. Widzieliście, już tutaj zrobiłem
pędzelkiem, to teraz robię patyczkiem do uszu, jak tutaj widzicie, suchy. No i przyspieszę Wam do tego tempo i też dodam jakąś muzykę. Dobrze widzowie, jak tutaj widzieliście, zrobiłem już patyczkiem do uszu. Teraz już jest PlayStation gotowe od jednej strony. Zajmiemy się teraz pokrywą. I uwaga, to co teraz jest tutaj ważne, to klapę od PlayStation możemy spłukać wodą. Ale ważne potem jest, żeby dobrze ją wysuszyć. Ok, już umyłem klapę i to co teraz jest ważne, to bardzo dobrze ją wysuszyć. Bardzo dobrze. Pokażę Wam to, jak tutaj to zrobić. Dobrze, kiedy klapę już mamy wytartą, polecam ją zostawić na kilka godzin, żeby jeszcze tam, w których miejscach się nie dało wytrzeć, czyli na przykład gdzieś tutaj, żeby jeszcze trochę sobie odeszła. Dobrze, no to się zajmiemy teraz kolejną częścią. Ok, witam po kilku godzinach. Teraz założymy klapę. A więc tak, bierzemy ją tak. Tą stroną do tego. Tutaj pięknie już odeszła sobie. Nie ma już tutaj nigdzie wody, nie widzę. Jeszcze sprawdzę to na szybko palcami. Jest w porządku. Dobrze, czyli teraz tak. Bierzemy ją sobie tak, żeby te haczyki zahaczyły się w te miejsca tutaj. Trzeba tutaj trafić, ok. Teraz trzeba tutaj wcisnąć to. A jak wciskamy, przyduszamy lekko. O, stryknęło, czyli tutaj już wszystko weszło. Pierwszą stronę już mamy gotową. Zajmiemy się teraz drugą. Dobrze, teraz się zajmiemy ściąganiem klapy z drugiej strony. Czyli bierzemy ją tutaj od tej strony, lekko odpychamy do siebie. Tutaj. O! Pięknie zeszła już. Oj, 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 tu mamy gorzej. Zobaczcie na klapę. Aj, aj, aj. O, tutaj. Dobrze, to będzie trzeba zrobić to samo, co robiliśmy wcześniej. Jeszcze Wam tutaj z bliska pokażę. Tutaj tyle kurzy. Ajajaj, słabo to wygląda. Zobaczcie tutaj. Dobrze. No to zajmiemy się najpierw tutaj tą stroną wewnętrzną, a potem klapą. Ok, czyli teraz trzeba odkurzyć i zrobić to samo co wcześniej, czyli wentylator przytrzymać patyczkiem i to jest bardzo ważne, wentylatory z obu stron musimy przytrzymać patyczkiem, bo jak zaczną się obracać,
zaczną generować moc i mogą spalić tam jakieś obwody. Co potem prowadzi do problemu, bo konsola przestanie działać albo coś się stanie z nią. I to jest bardzo duże ryzyko, jak zaczną się kręcić. I tutaj musimy też tak samo postąpić jak wcześniej, czyli musimy przytrzymać to sobie patyczkiem, żeby się nie obracał. Ja tutaj poprawię tego patyka. Później, ok. I no to przyspieszę wam tutaj tempo, jak odkurzam tutaj tą konsolę z tej strony. No i dobrze, i znowu mamy tutaj pędzelek i znowu jedziemy. Pędzelkiem i teraz zrobię patyczkiem do uszu, też suchym, znowu, no i pokażę wam tutaj, jak to wygląda. Okay, mamy tutaj oczyszczone, czyli znowu musimy się teraz zająć klapą. Jest brudniejsza niż tamta, druga. Okej, no to pod wodę z nią. Dobrze, to teraz tak samo jak tamtą klapę możemy umyć wodą. Tylko to też jest ważne, żeby ją dobrze wysuszyć potem. Dobrze, jak widzicie, już mam tutaj umyte. Teraz trzeba by było to wysuszyć, czyli wytrzeć i zostawić najlepiej na kilka godzin, żeby w tych miejscach, których tutaj nie udało się wytrzeć, no to odparowało. Dobrze, no to zaczynam. Okej, dobrze, no to teraz założymy klapę. Ja tutaj teraz muszę ogarnąć, gdzie były te... Tutaj było. Okej. Te dziurki, te takie, trzeba trafić tymi. O, jest, dobrze. To teraz trzeba to wcisnąć, czyli bierzemy tak. O, stryknęło. Jest, mamy tutaj gotowe. Została jeszcze jedna kwestia, czyli ten czarny pasek na środku. Teraz pokażę wam, jak go wyczyścić. Tutaj wystarczy tylko pędzelek, dlatego tutaj pokażę wam, jak to zrobić. Tutaj bardzo proszę, tak się prezentuje nasze wyczyszczone PlayStation. Zobaczcie. To, co było ważne w tym czyszczeniu, czyli jak macie klapy, pokrywy, musicie je po zanurzeniu w wodzie dobrze wysuszyć, zanim je nałożycie tutaj. Nie może być wody.
jak ma się wentylatory, te dwa, trzeba je czymś przytrzymać, żeby nie zaczęły się obracać. Bo wtedy z konsolą może się coś stać i kiedy zaczną się obracać, wytworzy się energia i mogą spalić obwody. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby trzymać te wentylatory i to wysuszyć tutaj, te klapy. To by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam do zostawienia suba i lajka. Bardzo to wspiera mój kanał, a was to nic nie kosztuje. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.